Hej, witajcie. Dzisiaj kartka urodzinowa na 90. urodziny, która leci do cioci Trudy do Niemiec na specjalne zamówienie kuzynki. Dostałam tak, masz mi zrobić wypasioną kartkę. No więc najpierw kolekcja papierów, z których korzystałam, Craft and You, papier 190 gram, kolekcja Vintage Time. To jest 6x6 cala. Przecudowna kolekcja, naprawdę muszę sobie zobaczyć, czy jeszcze gdzieś nie dostanę, bo no, chciałabym tych papierków więcej, 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 bo strasznie zakochałam się w nich. No i tak, pudełko, spód wysokości 3 cm, wierzch 2, wykonany na papierze kredowym 250 gram, wieczko obklejone tymi papierami, kremowa taka wstążka i napis wykonany embossingiem, serdeczne życzenia urodzinowe i perełki, pół perełki. I to jest wszystko. W środku kartka, pudełko, te spodnie obklejone jest wokół taśmą washi, taką 1,5 cm z zapasów domowych, wstążeczka do wyciągania karteczki, tak jest, i pudełeczko w środku też obklejone jakąś tam tą. No i karteczka. Karteczka, tak sobie ją wezmę, oprę, o, żeby było lepiej widać. Karteczka, tak, kwiatki z faamirianu irańskiego, kolorki są fioletowe, brzoskwiniowe, taki delikatny brąz i lekki fiolet. Są też materiałowe różyczki, takie jety błyszczące. Miałam 3, to wykorzystałam je tutaj. Kręciki, szyfon, ten tiul, szyfonowa wstążka i element metalowy. Na kostkach dystansowych napis, troszkę cekinów i pół perełek. I tak właśnie się prezentuje. Powiem Wam tak, że ja jestem z niej bardzo, bardzo, bardzo dumna. Zaraz teraz Wam tak chcę pokazać te moje kwiatuszki, którymi się tak napracowałam, ale z których jestem bardzo zadowolona. No strasznie mi tutaj kolekcji papierów idealnie się wkomponowały. No i w środku obklejona jest też z drugiej strony już takim delikatniejszym papierem z jakimiś napisami i w środku są życzenia też na tym papierze. I to tyle. Ta moja karteczka. Boczki pudełeczka są wycinane dziurkaczem takim okrągłym. No i chowamy, i pod spodem moje logo. Mam nadzieję, że ciocia Truda będzie zadowolona. Dziękuję Wam bardzo, bardzo i do zobaczyska.